Siemka, kochani. Jak już rozmawiamy o grzeszkach, to i już przy nich zostańmy. Jak w poprzednim odcinku, obżarłam się jak torba. Pierdziela mi żałuję. Źle się czuję. Ale cóż mi innego pozostało, jak korzystać z życia. Temat następny to życie seksualne kobiety w chorobie nowotworowej. A skąd ten temat się wziął? Jak znalazłam książeczkę na oddziale chemioterapii? Tylko że ja ją mam. I jeszcze jej nie czytałam, żeby nie było. Chcę się z wami podzielić. Tylko muszę jej poszukać. Gdzie jesteś, książeczko? Jest. Taka ładna książka. Seksualność kobiety w chorobie nowotworowej. Poradnik dla kobiet i ich partnerów. Dwa bezpłatny. To jest ileś tych? Części chyba. Patronat merytoryczny Polskie Towarzystwo Kologii Krzyżyniczej. Razem zwyciężymy raka. Dobra, zobaczymy co pisze. Jesteście ciekawi? Fundacja tam i spo. Się wściekli. Wszyscy. Widzisz. Fundacja tam i z powrotem. Fundacja powstała z potrzeby wspomagania chorych na nowotwory pacjentów polskich szpitali w Radzie Fundacji. Oraz seria wydawnicza Razem zwyciężymy raka. Po diagnozie. To warto wiedzieć. Co znaczy normalnie normalne życie seksualne? Strona 8. Prawdopodobnie pierwsze myśli, jakie przyszły ci do głowy po usłyszeniu diagnozy, dotyczy tego, jak długo będziesz żyć. Jednak wraz z rozpoczęciem leczenia okazało się, że inne sprawy także są ważne. Jak będzie wyglądać moje życie codzienne, nawet jeśli zostanę wyleczona lub nie będę miała przerzutów? Co z moim życiem seksualnym? Seks jest ważnym elementem naszej codzienności. Wpływa na naszą radość życia, nasz obraz siebie i związki z innymi ludźmi. Mimo to pacjenci i lekarze często nie rozmawiają o tym, jakie zmiany w życiu seksualnym chorego może spowodować leczenie. W niniejszym poradniku znajdziesz informacje przydatne Tobie i Twojemu partnerowi. Zapewne nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Ale wierzymy, że to, co zostało zawarte w tym poradniku, pomoże Tobie i Twojemu partnerowi przeprowadzić szczerą rozmowę o Waszym życiu seksualnym. Mnie się to nie tyczy, bo nie mam partnera i nikt nie chce mnie. Teraz chorej. Może... Teraz przejdę do tego, jak ja to widzę. Ogólnie jest tak. Myślałam sobie, że jak to jest właśnie, jak na przykład jest kobieta z mężczyzną w związku i ona, załóżmy, zachoruje na raka, tak? I chyba wtedy się związki rozpadają.
bo one już, wiadomo, włosy wypadają, albo się zdarza, że właśnie piersi są obcięte i już tak, chyba ona się źle z tym czuje, tak, a on, nie wiem, też i chyba idzie do innej kobiety. Często się słyszy, że właśnie rozpadają się takie związki, a to już chamsko zostawić kobietę w takiej sytuacji. Tak o tym myślałam, nie? W moim wypadku jest tak, i zresztą był ten temat poruszany, że nawet tam z dziewczynami na grupie coś pisałyśmy ogólnie o chemii, nie? I coś tam było właśnie, że a ty masz hormonozależnie, to dodatnie na 3 plusy, to w ogóle lipido jest masakra, 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 dramat. No i tak jest. I tu przyznaję rację. Libido na 3 plusy i u mnie jest kaplica totalna. Po pierwsze, nie czuję się, źle się czuję sama ze sobą, nie mam włosów, nie mam brwi, rzęs i też, a to ta blizna, to coś i w ogóle no jest po prostu w tym momencie seks mógłby dla mnie nie istnieć w ogóle, nie? Jest po prostu masakra. I nie wiem w ogóle, do kiedy to będzie trwało, bo teraz jeszcze te hormony mi doszły i to wszystko. I oczywiście nawet jakby doszło do jakiejś sytuacji, to nie idzie zaskoczyć, bo okres jest trzymany na 5 lat teraz. Więc każdy mężczyzna by się cieszył, że nie zostaje zaskoczony. No. Ale ogólnie jest tak, że nie chce się. Nie chce się, totalnie się nie chce. I nie myślę o tym w ogóle i nie chcę w ogóle nic złego by dla mnie nie istnieć. Także 8 miesięcy pościłam od diety, dzisiaj się nażarłam jak torba i jak seksu nie mogę, alkoholu nie mogę, papierosów nie mogę, wychodzić nie mogłam, to już nażarłam się, chociaż dzisiaj nie no, żartuję, ale tak jest i ciężko w ogóle, nie myślę o tym, bo też nie mogę zajść w ciążę, nie mogę mieć dzieci i no, w ogóle nie wiem, jakby to było, nie mogę się przełamać, nie wyobrażam sobie tego, jakby miało dojść do jakiejś sytuacji. Zresztą też mężczyźni nie potrafią się czasami opanować i zachować. Dostaję teksty typu na aplikacjach, bo sobie mam konto założone i tam dostaję wiadomości typu na przykład zły są, to jeszcze seksu nie miałam. Bo dobra, spoko, to i za onkologiczny, tam same szczupy i krótkowłosy. No, albo a co w trakcie raka też nie pozwalają seksu? Albo co tam jeszcze było? Już nie pamiętam. No, w każdym razie nie mam nic do ukrycia. Mam sobie dodane konto na aplikacji Badu. Tam bo
Mieszkam od niedawna w Wałbrzychu. Nie mam się z kim, nie znam tu nikogo. Fajnie by było wyjść z kolegą jakimś do kina czy coś. Nie ma z kim. Nie mówię tutaj już w ogóle, jak mężczyźni traktują kobietę w chorobie takiej, ale też ogólnie wszystko. Jak się mężczyźni teraz zachowują, kobiety też. No, ja napisałam, że chcę kolegę i tak dalej, a poznać i właśnie tak w ogóle męczy mnie też to pisanie i w ogóle mężczyźni są strasznie napaleni, czasami już mam po prostu tego dość i na przykład mówią, że pisze coś tam, że no super laska, coś tam fajnie, nie? Standardowe teksty, to. I wyślij jakąś swoją fotkę, nie? To ja nie mam teraz jak pokazać. No to ja mówię, dobra, no wyślę ci jakąś fotkę, nie? No i wzięłam ten. wysłałam takie zdjęcie kurczaka, nie? O, no rzeczywiście fajna fotka, nie? No i w ogóle chcę polewkę z tego robię. No i tam wkurzające jest to, jak ktoś z grubej rury od razu wali i chce się na dymanie umawiać, nie? No. Nie jestem w stanie tego przewidzieć, czy ja będę chciała z tą osobą seksu, a tym bardziej teraz. Po prostu mi się nie chce. Także nie wiem, co to skutkuje, czy to leczenie, czy po prostu no ta chemia cała, czy po prostu właśnie, że to jest hormonozależny, nie hormonozależny, od czego to zależy. No. W każdym bądź razie na paleńcy tacy, że masakra. Aż się nie chce czasami. Płoszy mnie to, odrzucamy to. Nienawidzę, jak ktoś gada teraz o dymaniu. Dobra. Seks wpływa na radość życia, obraz siebie i związku z innymi ludźmi. Pamiętaj, że pieszczoty między kobietą a jej partnerem są możliwe zawsze bez względu na problemy fizyczne czy historię choroby. Może ci się to wydawać zaskakujące, zwłaszcza jeśli czujesz się przygnębiona lub od jakiegoś czasu nie jesteś aktywna seksualnie. Ale to prawda, mimo różnych skutków leczenia, prawie nigdy nie traci się zdolności odczuwania przyjemności płynącej z dotyku. Na początek porozmawiaj na temat seksu z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym. Masz prawo wiedzieć, w jaki sposób leczenie może wpłynąć na odżywianie, odczuwanie bólu i zdolność do pracy. Masz także prawo do informacji na temat Twojego życia i zdrowia seksualnego. Mamy nadzieję, że poradnik pomoże Tobie oraz Twojemu kochanemu zachować bliskość i razem stawić czoła chorobie. Co znaczy normalne życie seksualne? Ludzie tak bardzo różnią się, jeśli chodzi o podejście do seksu i sam seks, że określenie, co jest normalne, a co nie, staje się praktycznie niemożliwe. Niektóre pary lubią uprawiać seks codziennie, inne robią to raz w miesiącu. Dla wielu osób seks oralny jest normalnym elementem gry wstępnej, podczas gdy inni nigdy go nie uprawiają. Normalne jest to, co sprawia przyjemność Tobie i Twojemu partnerowi. Najlepiej oboje partnerzy uzgadniają, jak zadbać o to, by ich życie seksualne było satysfakcjonujące. To normalne, że osoby cierpiące na nowotwór tracą zainteresowanie seksem i nie odczuwają pożądania. Obawy i wątpliwości mogą się przyczynić do jeszcze większego pogorszenia samopoczucia. Zdarza się, że zaniepokojeni stanem zdrowia odcinamy się od spraw związanych z seksem. Jednak powrót do codziennych obowiązków może na nowo rozbudzić zainteresowanie seksem. To naturalne, że ludzie interesują się seksem przez całe swoje życie. Jest to o tyle istotne, że liczba przypadków zachorowań na raka wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie wśród osób po 50 roku życia. Wielu ludzi uważa, że seks jest tylko dla młodych.
Co jednak z ludźmi starszymi? W powierzchownym wyobrażeniu starszy człowiek interesuje się już seksem i nie jest w stanie go uprawiać. W dużej mierze jednak takie przekonania są po prostu mitami. Mężczyźni i kobiety mogą pozostać aktywnymi seksualnie do końca życia. Nikt nie powinien czuć się winny z tego powodu, że w wieku dojrzałym nadal interesuje się seksem. Środki masowego przekazu mają ogromny wpływ na to, jak wyobrażamy sobie normalne życie seksualne. W latach 90. książki, telewizja, filmy i czasopisma zaczęły coraz bardziej otwarcie mówić o sprawach seksu. Część Polaków właśnie z mediów czerpie swoją wiedzę na ten temat. Niestety promują one nierealne standardy dobrego seksu. Według tych standardów mężczyźni powinni mieć natychmiastowe erekcje, a kobiety czuć się gorsze, jeśli nie uda im się osiągnąć orgazmu przynajmniej raz podczas stosunku. Jeśli czujesz, że czegoś ci brakuje, pamiętaj, że jedyną miarą, jaką należy mierzyć i co? Twoje zdolności w łóżku jest przyjemność twoja i twojego partnera. Normalne jest to, co sprawia przyjemność tobie i twojemu partnerowi. No właśnie. Jak już mieć przyjemność, to oboje, a nie. I tak o, raściach pach, na badu się mówić, tararara. Na. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Takie czasy, wszystko się opiera na dymaniu. Pożądanie i podniecenie u kobiet. Pożądanie podniecenia orgazmu od prężenia. Bicie serca staje się szybsze. Jak działa ciało kobiety? Jak osiąga się orgazm? Zarobista książeczka. Sprawdź seksualne w trakcie leczenia nowotworu i po jego zakończeniu. Jeśli chcesz kontynuować życie seksualne w trakcie leczenia choroby nowotworowej i po jego zakończeniu, weź pod uwagę kilka poniższych porad. Dowiedz się jak najwięcej o tym, jak leczenie może wpłynąć na twoje życie seksualne. Porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką lub innym członkiem personelu medycznego odpowiedzialnym za twoje leczenie. Ciekawe. Pamiętaj, że leczenie niemal nigdy nie wpływa na zdolność odczuwania przyjemności z dotyku. A widzicie. Metody leczenia nowotworów niemal nigdy nie niszczą nerwów oraz mięśni biorących udział w odczuwaniu przyjemności i osiągnięciu orgazmu. Wyjątek stanowią te, które wpływają na niektóre obszary mózgu kręgosłup. Kobiety, których płochwa jest boleśnie zwężona i nawilżona, często są w stanie osiągnąć orgazm przez pieszczenie piersi i zewnętrznej strony narządów płciowych. Bądź otwarta na nowe sposoby doświadczenia seksualnej przyjemności. Rozmawiaj na temat seksu ze swoim partnerem i lekarzem. Nie mam z kim rozmawiać. Nie trać pewności siebie. O, to jest to, o czym mówiłam. Przypomnij sobie o swoich zaletach. Jeśli wypadną ci włosy, to peruka, kapelusz, czapka lub chusta, w zależności od tego, w czym jest ci wygodniej, pomagają ci inaczej na siebie spojrzeć i poprawiają twoje samopoczucie. Jeżeli usunięto ci piersi, noś protezę, zdrowe odżywianie, o, coś o zdrowym odżywianiu i dzisiejszym też. Aktywność fizyczna mogą nie tylko mieć pozytywnie wpływ na twoje zdrowie, ale także na samopoczucie. Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, poszukaj pomocy u specjalisty. No, wpływ leczenia na pożądanie i reakcje seksualne. Zmniejszenie libido. O, właśnie, coś dla mnie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w trakcie leczenia nowotworu tracą zainteresowanie seksem przynajmniej na jakiś czas. Na początku obawy o życie są tak wielkie, że seks spada na ostatnią pozycję na liście rzeczy, których potrzebujemy. To zupełnie normalne. Mało kto ma ochotę na seks, kiedy czuje, że jego życie jest zagrożone. Utrata pożądania w trakcie leczenia może wynikać z niepokojów, z depresji, może mieć także podłoże fizjologiczne, nudności lub zmęczenie. Leczenie nowotworu zaburza gospodarkę hormonalną organizmu, co także może być przyczyną zmniejszenia pożądania. Konflikt między partnerami także może przyczynić się do utraty zainteresowania seksem. Jakakolwiek emocja lub myśl, która blokuje podniecenie, może pozbawić kobiety ochoty na seks.
Wpraszające myśli mogą uniemożliwiać podniecenie. Pochła pozostaje ściśnięta, sucha, co sprawia, że stosunek jest bolesny. Wiele osób chorych na nowotwór obawia się, że zmiany wywołane chorobą albo nawet słowo rak odstrasza partnera. Reakcje partnerów bywają różne. W dużej mierze zależą one jednak od dojrzałości partnera oraz relacji, jaką ludzie wypracowali przed chorobą. Przedwczesna menopauza. To ja mam. Wybuchy gorące, brak miesiączki. Sekcja brzuszno-karoczowa, orgazm po operacji. O! Jeszcze takie zastrzyki były seksualne też. Pani pielęgniarka na to mówiła seksualne. Bo tu węfląt się zakładało przed chemią i potem się wybijało do węfla na ten przygotowawczy przed chemią zastrzyk i to na niego mówiła pani Dorotka Beatka. Seksualne, bo dostawało się go i w kroczu było takie mrowienie i potem tak na wymioty brało i tak się śmiali wszyscy, że seksualny zastrzyk. To ile ja wzięłam tych zastrzyków seksualnych, tyle ile chemii człowieku, 16 zastrzyków takich seksualnych, potem raz na tydzień taki seksualny, to jak to się chce, nie chce się. Całkowite wytrzeźwienie miednicy. Radioterapia obszaru miednicy. Chemioterapia a narządy płciowe. Wiele leków stosowanych chemioterapii może albo krótkotrwale, albo stale uszkodzić jajniki. Czyli jak u mnie, nie wiadomo czy zajdę. Będę mogła być w ciąży. Czy nie wiadomo, czy nie wiadomo, czy nie wiadomo. O. Niby to piszą. Załóż chustę, to. W czym się czujesz najlepiej? A to nie jest tak do końca, bo masz tą świadomość, że nie masz tych włosów i nie czuję się atrakcyjnie, tak? Chemioterapia a narządy płciowe. Nadal możliwe jest zajście w ciążę. Kobiety, które chcą tego uniknąć, powinny stosować jakąś metodę antykoncepcji. Co? Nie można przecież. Ja na przykład już nigdy nie będę mogła stosować żadnej antykoncepcji i przestosowanie antykoncepcji. Antykoncepcja nie jest główną przyczyną mojej choroby, ale poniekąd mogła się przyczynić do jej powstania. I w trakcie leczenia nie można zajść w ciążę, bo coś tam słyszałam też, że dobra, jak będziesz sobie brała te hormony przez 5 lat, to te zastrzyki do możesz nie jest tak, że zajdziesz w ciążę, bo nie dostaniesz okresu i tego. I bez zabezpieczenia coś tam. Można tak, bo nie zajdziesz w ciąży, bo skoro nie masz miesiączki. Nie, nieprawda. Słyszałam sytuację, że właśnie też była kobieta w trakcie tego leczenia i nie wiem jakim cudem zaszła w tą ciążę, gdzie lekarze mówili, że absolutnie nie można. No i zaszła w tą ciążę i właśnie w trakcie tego leczenia, gdzie nie można, gdzie nie ma się miesiączki, urodziła dziecko niepełnosprawne. Także to nie ma tak, że nie dostajesz miesiączki, możesz się nie bać bez zabezpieczenia i tego. I nie zajdziesz, tak? Nie wiem, w ogóle najlepiej chyba nie, żeby je ryzykować. Także seksu nie, alkoholu nie, papierosów nie.
złej szamki i też nie, do zakonu wstąpię. A nie, bo w zakonie też molestują księża, teraz jakieś afery. Dobra, ponieważ tkanka, podczas chemioterapii często występuje drożdżyca. Tak. Chemię poddaje się często do żylni za pomocą kroplówki. Chemioterapia a odczuwanie pożądania. Kobiety, które przyjmują chemioterapię, często odczuwają spadek pożądania. Skutki uboczne leczenia, takie jak roztrój żołądka i ogólnosłupienie, mogą sprawić, że na życie erotyczne zabraknie energii. Pożądanie najczęściej wraca, kiedy kobieta zaczyna czuć się lepiej. W trakcie leczenia na stronie seks może przywracać jedynie na kilka dni przed kolejnym podaniem chemii. No nie wiem. Po zakończeniu chemioterapii skutki uboczne powoli znikają, a pożądanie wraca do poprzedniego poziomu. Ciekawe. Kobiety przyjmujące chemię mogą czuć się nieatrakcyjnie. O, to. Utrata włosów oraz zmniejszenie wagi, czy też duszenie przez kilka tygodni lub miesięcy zewnika inwestycyjnego wpływa na to, jak postrzegać powiedziała o sposobach na tego rodzaju problemy. Poczytasz w rozdziale, jak radzić sobie z zaburzeniami seksualnymi. Terapia hormonalna. O, stosowana przy leczeniu nowotworowym złośliwego piersi oraz błony śluzowej macicy polega na tym, że stosuje się leki blokujące receptory guza, które zmniejszają wrażliwość tkanki nowotworowej na bodźce hormonalne, stymulujące wzrost guza. Na przykład lek tamoksyfen. O, ten co ja mam. Tak? Tamoksyfen. Zaraz zobaczymy. Tamoksyfen. On przez X, czy si, seniorita. Tamoksyfen. No i gdzie to było? Sprawia, że nowotworowe komórki w piersi tracą wrażliwość na estrogeny. Podobne działanie mają progestyny, grupa hormonów normalnie produkowane w jajnikach. Inne leki blokują kontrowersje. Niektórych kobiet w ramach leczenia usuwa. No, mam wybuch gorąca. Każdy z wymienionych form leczenia doprowadzi najprawdopodobniej do pojawienia się oznak menopauzy, czyli uderzeń gorąca. O nie! Przerwania cyklu menstruacyjnego i suchości. Pomimo tych problemów kobieta nadal będzie w stanie odczuwać pożądanie i osiągać orgazm. To stosunek nie spowoduje szkodliwego wzrostu poziomu estrogenu. Ej, nie wiem, o co chodzi już. Czyli ja mam menopauzę, tak? W wieku 28 lat, super. Leczenie miejscowe nowotworu piersi, mask, tytomia i wycięcie guzka wiążą się z problemami seksualnymi. Utrata jednej piersi ślubowo. Może być traumatycznym przy życiu. Największym problemem w życiu seksualnym kobiety po mastektomii jest utrata poczucia własnej atrakcyjności. W naszej kulturze przywykliśmy postrzegać piersi jako podstawowy element kobiecego piękna. Usunięcie piersi wywołuje u kobiety niepewność, obawia się ona bowiem, czy jej partner zaakceptuje jej nowy wygląd i czy nadal będzie dla niego atrakcyjna. No właśnie. Piersi i skutki są to dla wielu kobiet źródłem seksualnej przyjemności i dotykanie stanowi w naszej kulturze niemal nieodłączony element gry wstępnej. U pewnych kobiet samo dotykanie piersi sprawia, że osiągają orgazm. Część kobiet. Odznaki przedwczesnej menopauzy. W przypadku przedwczesnej menopauzy spowodowanej leczenie możesz odczuwać częste uderzenia gorąca, zwłaszcza w nocy. Niektóre kobiety stają się gburowate i tracą zainteresowanie seksem, chociaż te symptomy częściej są oznaką niedoboru snu i dużego stresu niż niedoboru hormonów. Hormony zastępcze podawane w formie tabletek, zastrzyków lub kremu dopochwowego mogą przywrócić
co? Jeżeli lekarz odradza stosowanie hormonów, można skorzystać z innych metod leczenia, takich jakby choćby techniki relaksacyjne, unikanie spożywania kofeiny lub zażywanie kontrolujące reakcje układu nerwowego wywołane brakiem estrogenu. Jak sobie radzić z utratą jakiejś części ciała? Dużo tego jest leczenie. Leczenie. Ale taka tabela tu jest. Leczenie. Chemioterapia. Spadek libido. Czasami. Mniejsze nawilżenie pochwy. Często. Zmniejszenie pochwy. Często. Bolesne stosunki. Często. Problemy z osiąganiem orgazmu. Rzadko. Bezpłodność. Często. Naświetlanie miednicy. Zestrokania radykalnie. Usunięcie jajnika, mastektomia, leczenie farmakologiczne tamoksyfenem, spadek libido, czasami, mniejsze nawilżenie pochwy, często, zmniejszenie pochwy, czasami, bolesne stosunki, czasami, problem z osiągnięciem orgazmu, rzadko, bezpłodność, zawsze. Czyli nie będę mogła mieć dzieci. Suchość pochwy i jej zmniejszenie nie powinno wystąpić, jeżeli usunę to tylko jeden jajnik lub stosowana jest hormonalna terapia zastępcza. Osiągnięcie orgazmu po leczeniu. Prawie wszystkie kobiety po zakończeniu leczenia, tak samo jak przed jego rozpoczęciem, są w stanie osiągnąć orgazm. Dla większości jest to tak proste jak wcześniej. Jednak niektóre mogą potrzebować trochę czasu i praktyki, z niewiele książek i filmów pokazujących, jak krok po kroku osiągnąć orgazm. Co mogę zrobić, jeśli mam problem z osiągnięciem orgazmu? Jeśli lubisz być dotykana, a mimo wszystko nadal masz problem z osiągnięciem orgazmu, spróbuj czegoś nowego. Co zindeksuje podniecenie, poniżej znajdziesz kilka pomysłów na to, jak pomóc sobie osiągnąć orgazm. Fantazjuj na temat seksu w trakcie stosunku. Użyj wibratora, który ci dodatkowy bodziec seksu. Zmień pozycję nóg. Poproś partnera, żeby delikatnie pieścił twoje piersi i okolice narządów płciowych. Jak uniknąć bólu podczas współżycia? Ból zewnętrznych narządów. Ustal z partnerem, że będziesz uprawiać seks o takiej porze, kiedy ból jest najmniejszy. Przez stosunki posmaruj pochwę. Jeśli jakiś rodzaj do tego sprawia ci ból, powiedz o tym partnerowi. I jak ta aplikacja z YouTube'a jeszcze nagrywa? Dobra, to gadamy dalej. Rozluźnienie mięśni pochwy i ćwiczenia kegla. Rozszerzacze pochwy. Skutki leczenia nowotworów, urostamia, kolostamia i lestostomia. Upewnij się, że worek 100 ml jest to przeprzeczepione, co? Laryngotomia jest zabiegiem, który polega na usunięciu krtani. Jest złoczyn, tutaj piszą teraz. Nie musisz rezygnować z życia seksualnego. Jak radzić sobie ze zmianami w wyglądzie? Nowotwór może wpłynąć na twój wygląd, na samopoczucie i na to, ile masz energii. Kluczem do poprawy samopoczucia i akceptacji własnego ciała jest koncentrowanie się na wszystkim, co pozytywne. Jeśli w trakcie leczenia skupisz się na swoich zaletach i mocnych stronach, zamiast na zmianach wywołanych nowotworem, poczujesz się bardziej atrakcyjna. Co widzisz, kiedy patrzysz na swoje odbicie w lustrze? Herpiuszkę bez rzęs, bez brwi, bez włosów, bladą, z podkrążonymi oczami, a z tyłu za kolor jakiś. Wiele osób zauważa tylko, czego sobie nie lubi. Patrząc w lustro, widząc jedynie bladą cerę, brak włosów, worek, stominy czy wychudzone nogi. Nie potrafią dostrzec klasycznego profilu. Wąskiej talii, wyrazistego spojrzenia czy pięknego uśmiechu. Z
Znajdź 15 minut, kiedy nikt nie będzie Cię przeszkadzał i skoncentruj się na swoim wyglądzie. Stań przed największym lustrem, jakie masz w domu i dokładnie przypatrz się sobie. Na które części swojego ciała zwracasz największą uwagę? Na co nie lubisz patrzeć? Czy łapiesz się na tym, że źle myślisz o swoim wyglądzie? Co Ci się w sobie podoba? Czy hormona i leczenie zmieniły coś w tym wyglądzie? Pierwsze ćwiczenie przed lustrem wykonaj, kiedy będziesz ładnie ubrana. Jeśli na co dzień nosisz ubrania lub dodatki maskujące zmiany, które zaszły w Twoim wyglądzie podczas leczenia, miej na sobie w trakcie ćwiczenia przed lustrem. Wykonaj powyższe ćwiczenia 2-3 razy. Dostrzeżesz przynajmniej 3 pozytywne elementy w swoim wyglądzie. Kiedy poczujesz się pewniej patrząc na odbicie przedstawiające Ciebie taką, jaką widzą Cię inni, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie, ale tym razem ubierz się tak, jakbyś chciała się ubrać dla partnera. Jeśli jesteś w trakcie chemioterapii, załóż perukę lub ładny szalik i zrób sobie delikatny makijaż. Jeśli miałaś mastektomię, załóż protezę i koronkową, koszulkę nocną. Przyglądaj sobie przez kilka minut, a później odpowiedz sobie na pytania z pierwszego ćwiczenia. Co jest tobie najbardziej atrakcyjne, najseksowniejsze? Powiedz sobie przynajmniej 3 komplementy dotyczącego twojego wyglądu. Na koniec wykonaj ćwiczenie przed lustrem nago, nie zakrywając żadnych zmian spowodowanych chorobą. Jeśli z trudem przychodzi ci patrzeć na bieliznę, łysą głowę albo stomię, poświęć tyle czasu, ile trzeba, żeby oswoić się z widokiem. Większość zmian nie jest aż tak nieestetyczna, jak się wydaje na początku. Jeśli patrząc na siebie, czujesz się spięta, weź głęboki oddech, a wydychając powietrze, spróbuj rozluźnić wszystkie mięśnie. Powtarzaj ćwiczenia, aż dostrzeżesz pozytywne elementy w swoim wyglądzie. Albo przynajmniej przypomnisz sobie 3 komplementy, które powiedziałaś sobie wcześniej. Ćwiczenie przed lustrem może Ci pomóc poczuć się swobodniej, kiedy partner będzie na Ciebie patrzył, poproś go, żeby powiedział Ci, co mu się podoba w Twoim wyglądzie i które miejsca na Twoim ciele lubi dotykać. Wyjaśnij mu, że jego komplementy pomogą Ci poczuć się lepiej samej ze sobą. Pamiętaj o nich, kiedy będziesz miała gorszy dzień i znajdą Cię złe myśli. Warto przedyskutować z partnerem, co myśli na temat noszenia peruki podczas zbliżania. Nie ma tu dobrej, złej decyzji. Ukrycie utraty wagi, bladość czy przewrażenie. Dobrze, to pasowane na mnie. Luźne. Lepiej. Natomiast rzeczy zbyt obcisłe albo zbyt luźne podkreślają zmiany wagi. Golfy i ubrania z długimi rękawami zakryją wenflon, ale mogą okazać się za ciepłe w upalne dni. Co? Jak odbudować poczucie własnej wartości? Atrakcyjność fizyczna to tylko jeden z elementów składający się na nasz obraz siebie. Uświadom sobie, jakie koszty życiowe musisz ponieść w związku z chorobą. Dbaj o to, aby regularnie zapełniać swoje konta. Dzięki temu wyczerpanie środków na jednym koncie, na przykład na tym związanym z poczuciem własnej wartości, nie będzie oznaczać bankructwa. Jeżeli leczenie wpłynęło na Twój wygląd, zacznij czerpać z konta związanego z życiem towarzyskim. Czerp siłę z troski i poczucia bliskości. Jak pokonać obawy związane z seksem? Wiele par uważa, że seks powinien wynikać z magii chwili i że nie powinno się go wcześniej planować. Właśnie to, o czym mówiłam. Nie powinno się planować. Mówisz się na dymanie. Wiesz, że tutaj, ale a seks, będzie seks, będzie szukać na seks. Jak na nowo rozbudzić w sobie zainteresowanie seksem? Każdy z nas co jakiś czas myśli o seksie i odczuwa pożądanie. Często jednak spychamy te myśli na dalszy plan. Jeśli w ostatnim czasie zaobserwowałaś u siebie brak zainteresowania seksem, spróbuj prowadzić dzienniczek pożądania. A jak to się prowadzi? Powrót do współżycia. Gdy nowotwór dotyka kobiety samotną, o, coś dla mnie.
Czas leczenia może być szczególnie trudny dla kobiety samotnej. Być może nie masz przyjaciela, czy też nikogo w rodzinie. To prawda, który mógłby Cię wesprzeć w tym momencie. Tak jak przeważnie wspiera kobietę jej mąż, może martwisz się o to, jak Twój obecny lub przyszły partner zareaguje, gdy dowie się, że miałaś raka. No właśnie, mam wrażenie, że większość mężczyzn się nie boi. Niby tutaj piszą wszystko pięknie, ładnie, coś tam, ale później się boją, czy co, nie wiem. Powinien się cieszyć, bo polisa może szybciej dostanie ubezpieczenia po mnie. Być może choroba nowotworowa. Nie, ja skończyłam. Być może nie masz przyjaciela. No, jak się dowie, kiedy dowie się, że miałaś raka? Pewnych zmian, które zaszły podczas choroby nowotworowej, takie jak niektóre blizny pooperacyjne, utrata włosów na skutek chemioterapii, utrata kończyny, czy też zniekształcenie twarzy, nie da się ukryć. Pozostałe nie są widoczne dla innych. Na przykład nikomu nie przyszłoby do głowy, że jakaś kobieta idąca ulicą miała mastektomię. Jednak te zmiany, które nie dla wszystkich są widoczne, także mogą sprawiać psychicznego bólu, ponieważ widzą je najbliższe nam osoby, na których akceptacji najbardziej nam zależy. Być może choroba nowotworowa i ślady, jakie pozostawia, negatywnie wpłynęły na Twoją samoocenę. Zastanawiasz się pewnie, jak długo będziesz sprawna i jak długo będziesz żyć. Jeśli chciałaś wyjść za mąż, to być może teraz doszłaś do wniosku, że lepiej nie narażać partnera na niepewną przyszłość z Tobą. Obawy związane z możliwością posiadania dzieci również mogą wpłynąć na Twój związek. No właśnie, też się tego boję, że jeżeli teraz przez 5 lat nie mogę zajść w ciążę najbliższe na pewno, a nie wiadomo co będzie potem, też mogę mieć problem z znalezieniem partnera, który on będzie chciał mieć dzieci, ja też chcę mieć, a nie będę mogła mu tych dzieci dać, tak? Chyba, że znajdę sobie mężczyznę, który ma dzieci, a wiadomo, że chciałabym mieć też swoje dzieci, no i tak. Szkoda gadać. Obawy związane z możliwością posiadania dzieci również mogą wpłynąć na Twój związek. Być może leczenie spowodowało, że jesteś bezpłodna. No właśnie. A może możesz mieć dzieci, ale boisz się, że nowotwór nie pozwoli Ci zobaczyć, jak dorastają. To też. Może też obawiasz się o ich przyszłość. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy mieli nowotwór, unikają rozmów o swojej chorobie z tymi, z którymi się spotykają. Jeśli to okres, kiedy bardzo potrzeba bliskości, a podjęcie tematu choroby wydaje się zbyt ryzykowne. W trakcie leczenia ludzie często starają się być dzielni i nie narzekać na to, co ich spotyka. Po leczeniu mogą nawet próbować wymazać z pamięci to, że w ogóle chorowali. Niektóre osoby udają, że choroby nie ma, jednak jeśli Twój związek zaczyna przeradzać się w coś poważnego, milczenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Zanim partnerzy zaczną składać jakiekolwiek deklaracje, warto, żeby porozmawiali o nowotworze, zwłaszcza jeśli choroba wpłynęła na Twoją płodność i o rokowaniach na przyszłość. W przeciwnym wypadku rak będzie takim zamiecionym pod dywan problemem, o który wciąż będziecie się potykać. Będzie tworzył między Wami barierę, która uniemożliwi szczerą rozmowę i pełni zaufanie partnera w stosunku do Ciebie. Twój wybranek powinien zaakceptować Cię taką, jaką jesteś. Czekam na Ciebie nawet jak śpię. I love you. Kiedy rozmawiać o chorobie? Obawa przed odrzuceniem. No właśnie. To prawda, że potencjalni partnerzy mogą nie zaakceptować Cię z powodu Twojej choroby. Pamiętaj jednak, że każdy z nas został kiedyś przez kogoś odrzucony niezależnie od tego, czy mieliśmy nowotwór, czy nie. Ludzie nie akceptują innych z powodu wyglądu, przekonań, osobowości, czy z innych przyczyn. Dramat zaczyna się wtedy, kiedy osoby chore na nowotwór ograniczają swoje możliwości, nawet nie próbując się z kimś umówić. U mnie też ciężko z tym umawianiem się. Nie wiem, nie umiem, nie potrafię się z ludźmi w ogóle rozmawiać i tak spotkać, poznawać. Boję się odrzucenia i tak dalej. Zamiast skupić się na swoich dobrych stronach, próbują przekonać same siebie, że z powodu choroby, skutków leczenia żaden partner nie
ich nie zaakceptuje. Nie wychodząc z domu, zapewne unikniesz odrzucenia, ale jednocześnie pozbawisz się szansy na zbudowanie szczęśliwego i zdrowego związku. Poniżej kilka porad dotyczących tego, jak i kiedy rozmawiać z partnerem o chorobie. Kiedy poczujesz, że potencjalny partner, z którym będziesz chciała uprawiać seks, akceptuje cię i lubi taką, jaka jesteś, wtedy powiedz mu o swoich bliznach na narządach płciowych, ustomi lub o problemach natury seksualnej. Gdy wasza relacja zaczyna przeradzać się w coś poważnego, omówcie dokładnie temat twojej choroby, zwłaszcza jeśli wpłynęła ona na twoją płodność. Porozmawiajcie także o rokowaniach na przyszłość. Przygotuj się na to, że możesz zostać odrzucona. Na przykład wyobraź sobie najgorszą możliwą reakcję partnera. Nie pozwól jednak, żeby strach przed odrzuceniem powstrzymał cię przed wejściem w bliższą relację. Jak zadbać o życie towarzyskie? Spróbuj poświęcić uwagę tym obszarom życia towarzyskiego, które nie wiążą się z chodzeniem na randki i uprawianiem seksu. Kontakty z przyjaciółmi, znajomymi czy rodziną mogą sprawić, że osoby z nikim niezwiązane nie będą czuły się samotne. Wysil się i zadzwoń do znajomych, umów się na spotkanie lub zaplanuj jakieś wspólne wyjście. Znajdź sobie hobby, zapisz się na jakąś zajęcie lub kurs. Wtedy grono twoich znajomych na pewno się powiększy. Istnieją też specjalne grupy wsparcia zrzeszające ludzi chorujących na nowotwór. Możesz wziąć udział w terapii grupowej lub indywidualnej. Twoje nastawienie do siebie może stać się lepsze, gdy słyszysz bardziej obiektywne opinie na swój temat. Przykład dzienniczka pożądania. Oto to, co miałam powiedzieć. Poniedziałek, godzina 7. Kto był obok mnie? Mąż. Myśli o seksie. Chciałam się poprzytulać w łóżku. Co zrobiłam? Nic, bo powiedziałam, że zaraz zadzwoni budzik. 13:30. Kto był obok mnie? Nikt. Myśl o seksie. W pracy przy ekspresie nic do kawy zauważyłam przystojnego mężczyznę. Zastanawiałam się, jakby wyglądał bez koszuli. Co zrobiłam? Nic. Godzina 15:15. Kto był obok mnie? Nikt. Myśl o seksie. Pomyślałam, że chciałabym kochać się dziś wieczorem. Co zrobiłam? Nic. 22. Kto był obok mnie? Mąż. Myśl o seksie. Byłam podniecona, kiedy kładłam się do łóżka. Co zrobiłam? Zapytałam męża, czy ma ochotę na seks. Powiedział, że jest zbyt zmęczony. Możesz zaproponować kobietę do związku z osobą tej samej płci. O! Każda kobieta, niezależnie od jej orientacji seksualnej, będzie odczuwać obawy związane ze swoim związkiem, poczuciem własnej wartości. Zaawansowane stadium nowotworu, a potrzeby seksualne. Powszechny jest sąd, że seks przestaje zupełnie interesować człowieka, który jest bardzo chory. Dokładnie tak. Pytania, które często zadają pacjentki. Czy mogę uprawiać seks, jeżeli w moim leczeniu stosowane są naświetlania miednicy? Czy radioterapia sprawi, że będę radioaktywna? Czy ciąża zwiększa ryzyko nowotworu piersi? Mam problem z osiągnięciem orgazmu. Co mogę zrobić? Rysunki przedstawiają pozycje, które możesz wypróbować. Czy aktywność seksualna może być przyczyną raka? Nie ma wpływu na rozrost guza. Czy można zarazić się AIDS uprawiając seks? Wirus, który powoduje AIDS, nazywany jest ludzkim wirusem niedoboru HIV. To zakażenie może dojść podczas stosunku oralnego, pochwowego, analnego przez kontakt krwią. Czy ty sama lub twój partner jesteście zdrowi, powinniście uprawiać bezpieczny seks, co oznacza przestrzeganie poniższych zasad. Można dotykać ręką narządów płciowych, należy jednak uważać, aby nie przenieść krwi, spermy i wydzielin osoby chorej do własnego organizmu. Seks oralny może odbywać się tylko z mężczyzną, który ma założoną prezerwatywę. Kobieta nigdy nie powinna smakować lub połykać męskiego nasienia, jeśli podejrzewa, że mężczyzna może mieć HIV. Seks oralny z kobietą może odbywać się tylko, jeżeli korzysta się z chusteczki lateksowej.
Chusteczka wykonana jest z gumy i nakłada ją na pochwę, kiedy partner lub partnerka chce pieścić ją ustami. Można też użyć folii spożywczej, która również zabezpieczy przed kontaktem z wydzieliną pochwy. Nie wierzę. Stosunek pochwowy i stosunek analny muszą się odbywać z użyciem prezerwatywy. Czy seks może zaszkodzić partnerce lub partnerowi? Leczenie nie sprawia, że seks staje się czymś szkodliwym. No. A co, nie masz uprawiać seksu podczas raka? Ale jaja. Kiedy choroba? Kiedy osoba chora na nowotwór nie powinna uprawiać seksu? Zapytaj lekarza. Czy uprawianie seksu może w jakiś sposób zaszkodzić twoje oczy? O, dobra. Nie mam o czym gadać z lekarzem, tylko o tym. Jezu, ja już zmęczyłam się tą książeczką. Jestem już na 50 stronie. Współżycie w okresie, kiedy ciało dochodzi do siebie po operacji, może wywołać krwawienie. Niektóre rodzaje nowotworów, takie jak rak szyjki, osoby przechodzące chemioterapię, u których założono wenflon. No przecież nie chodzę z wenflonem. Gdzie szukać pomocy? U lekarza, seksuolodzy i inne formy terapii. Inni sprzedawcy. O! Czego unikać? Niestety mężczyźni i kobiety szukają pomocy, często zwracają się do osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji. Problemy z seksem są także powszechne i tak frustrujące, że wiele osób, żeby je rozwiązać, sięga po niesprawdzone leki lub terapię. Chociaż nie stwierdzono, żeby środki i metody, tak jak poperso, hiszpańska bucha zioła, kremy, suplementy, ostrygi i hipnoza mogły wyleczyć problemy seksualne. Wielu ludzi uważa, że jest za dobre rozwiązanie. A to tylko stare jak świat, cudowne metody, które nie działają. Wypróbowanie tego rodzaju pomysłów, jeśli jest nią tylko strata pieniędzy, ale może być również szkodliwa. Zachowaj optymistyczne nastawienie. O, najlepszy punkt na koniec książeczki. Seksualność jest ważnym elementem życia, a choroba może ją trochę zmienić. Mamy nadzieję, że ten poradnik pozwoli Ci ubogacić życie i pomoże Tobie i Twojemu partnerowi podtrzymać bliskość i intymną relację. Jestem załamana. Jestem załamana tym, że ten tamiksofon tu jest napisane w tabeli, że bezpłodność zawsze. Ciekawe. Ogólnie nie wiem, jak to będzie. Na razie nie myślę o tym. Czasami najlepiej to by było po prostu się do kogoś tak przytulić najzwyczajniej w świecie. A co będzie kiedyś, nie wiem. Marzy mi się mieć tak już swojego takiego partnera, z którym wiem, że będę mogła pójść, nie muszę się wstydzić, iść na całość. A nie tak iść, bo się chce, bo tego, bo swego. Marzę o tym, żeby być tylko z nim ciągle. I tylko nam fajnie było ciągle, pod każdym względem. Tak, mój. Mój kochany. I tylko z nim, nany. I różne bajery. Szmery bajery. Teraz nie mam szans na znalezienie sobie kogoś. Wątpię, żeby ktoś zaakceptował moją chorobę i nie chciał teraz.
No, co będzie jak później, tak jak w tej książce jest, że się trzeba powiedzieć tak prawdę. Albo nie mówić. Nie, no bez sensu. Bo ty już chodzisz się badać tabletki, widzisz, że bierzesz, nie? Miesiączki nie dostajesz 5 lat, no to jak? Ale mnie to boli po tej radioterapii. A wy jak się na to zapatrujecie? Mam wrażenie, że faceci się mnie boją i nie mogą już nie patrzeć na moje zdjęcia w szpitalu, ciągle łysa, blada. Usuwają mnie, czy zabierają followersy. Bo teraz taki świat tylko na dymaniu się opiera i te piękne zdjęcia tych pięknych dziewczyn, długie włosy, cycki mają, nie mają blizn, nie mają nic, tak? A co on będzie patrzył tego follow do raka? To zabiorę followersa. Psiu. Po co follow jej dawać? Wszystko stale, dalej jest piękne, a mnie to nigdy nie dotknie. No. Po co mi chora taka? I w ogóle. Busiaki dla was, idę spać. Która godzina już? 23:31. Jutro trzecia radioterapia. Radioterapia, będę słuchała radia na fundusz. Książeczka przeczytana. Kolejny temat omówiony. Chcę spać. A jutro odcinek może byśmy sobie opowiedzieli o radioterapii. Dobranoc. Pozdrawiam wszystkich niegrzecznych. Założę się, że ten filmik będzie miał 1 000 000 wyświetleń. A wy z boczuszki jedne. Dobranoc. Pa. Buźka. Udostępniajcie, lajkujcie i subujcie i bądźcie ze mną na bieżąco. Bo tematy są takie, że szok.